Przekonuje was do książki po jej pierwszym zdaniu, część pierwsza. Powiadali, że wyszedł wprost z fal północnego morza i że zrodził go ich lodowaty, wściekły bezmiar, a powiła zapłodniona przez morze topielica. Maciek Jerzewski kiwał się sennie w wagoniku warszawskiego metra. Na Brackiej padał deszcz i ku rozczarowaniu Sofii Kluk nie zanosiło się na to, że tego dnia ktokolwiek zginie.